Nie, 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 to akurat jest nie jest bot. To jest bot, ma wykrzyknik. Oni wtedy mówili, że boty mają wykrzyknik. Wyślę jeszcze, bo czemu nie? Kiedy się poznaliście i zostaliście parą? Pasujecie do siebie. Powiedzieć, kiedy zostaliśmy parą? Możesz powiedzieć. 23 stycznia 2019. Także niedługo mamy dwurocznicę. O. Tak. No i poznaliśmy się jeszcze wcześniej, bo w 2018 roku. Można powiedzieć, że prawie dałem się zabić. W sumie dałem się zabić. Ale gdzie? No tutaj. Aha, w grze. Już no. Myślałem, że mi. O, dobra. Z polecenia osób, które były na naszym... Tutaj kogoś zastanowię jedna rzecz co do Łukasza, to że dopiero teraz wypowiadasz się o nim w taki inny sposób, to zrozumiałe, że... Nie zdążyłam. Dziewczyny, które rzekomo miał wystarczy wiadomość, dopiero teraz to ujawniają, dlaczego wcześniej o tym nie mówiły. Teraz nagonka na niego dziwna, to w każdym razie pozdrawiam was. To do ciebie jest dobre. Jakby to powiedzieć, no też... okazja była, tak? Raczej ciężko jest komuś wypowiedzieć się samemu z siebie, jak nagle ja podejrzewam, że to tak było, że jak nadarzyła się okazja, że jakby wszyscy zabrali się w grupę, to wszyscy zaczęli się ujawniać, bo się przestali bać, bo jakby podejrzewam, że dla kobiet to jest bardzo krępująca też sprawa. I też jakby no dziewczyna, która jakby nie ma siły. Znaczy nie, inaczej, jeśli chodzi o ten temat... Bo on mówi też o dziewczynach, że one tak się dalej. Nie wypowiadały. One się też wypowiadały, bo ja na przykład jak śledziłam Soulshale, to ja to widziałam, że one się wypowiadały, ale nie miały takiej siły przebicia. Znaczy, zależy które, bo dawno nie wszystkie, ale no, były jakieś tam plotki czy coś tam, ale no, to nie miało jakiejś tam siły przebicia, też mi się wydaje, wiesz? I ja nie wiedziałam, czy to jest na 100% prawda, więc jakby... A ja zapomniałem, o czym miałem mówić, bo coś źle powiedziałem i teraz tak? Powinien się poprawić, ale zapomniałeś, co mówiłem. To bo... przepraszam. Nie, ja źle coś powiedziałem. Aha, bo ja cię pewnie wybiłam z rytmu teraz. No ale mówiłeś generalnie o tych dziewczynach, że one tam nie mówiły wtedy, a teraz nagle mówią. A, no bo z tymi dziewczynami jest taka sytuacja, że no to dla nich było takie... Krępujące. Takie słabe przeżycie no ogólnie. No to ja to też powiedziałam w sumie, więc... No, że to przestawiasz jest takie... to, gdzie liczy godzinę, żeby... przestawisz to, gdzie liczy godzinę, żeby było widać live? Ale to przecież jest... A, w sensie nie widać tego, jakich broni używam. Aha. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to rozwiązać. Od następnego live'a myślę, że wezmę to pod uwagę. Właśnie nie pomyślałem o tym. Ale myślę, że widać, jaką broń mam w ręku aktualnie. Czym ja to wrzuciłem? Dobra. Jest tu ktoś? Czy nie ma nikogo? Co to za dźwięki? Jakiś motor, kurczę. Auto jedno. To jest gracz czy bot był? Nie wiem. Mieliście obejrzeć Spotkamy z Megakotem. Pozdrawisz mnie, Adam Val Creative. To twoje. Twój donate przyszłam. Ruchacz, za ile robisz środę? Nie stać cię. Nie ma takich pieniędzy. O, to był gracz i mnie zabił ogólnie. Marek, to mój pierwszy donate dodasz? Dodam. No jeszcze... Trudna ta gra, dosyć.